Siema, Kropek. Kto tam bije brawo? I tak nikogo nie ma na tym. Widziałeś, Atru, ten zdjęcie na tym, na elitarnym? Covidówkę? No. Piękne. Piję to właśnie. Powiem, że nawet nie jest złe. Tej Łukaszello. Przechwytywanie, ała. O czym mówisz? Nie, bo wrzuciłem zdjęcie, bo jest takie piwo covidówka, uprodukują niedaleko Aeroketa. Ja mam bimber. Covidioza, przepraszam, nie covidówkę, covidioza. Dobra. Ja mam bimberek anty-covid. Ja mam kawę. I wieje za oknem. I się zjem. Aha. Za głodny jestem. Okej. Okay. O, kurde. Ty. Chipsy ma. Niezdrowe. Kropek, powiedz, jak mnie słychać? Jak mnie słychać, panie Kropek, powiedz. Gites. Mam takie różne dzyndzlowate te. Zaproś i paka nie widzę. Ja sam się zapraszam. Bo mogę sobie przestawić i mogę na przykład mieć... O matko. Takie coś i chyba jestem z jednej strony teraz. Albo chyba z drugiej strony, nie wiem. No, tam masz te tryby. Czy to tak działa? Albo to może być ten tryb, w sumie nie wiem, bo nie mam instrukcji obsługi, oczywiście nie czytałem. No, tam masz kilka trybów tych, jak ci wyłapuje dźwięk. Tak. Dookólnie, czy... Dokładnie. Czy inne. Stereo. Możesz robić ASMR. To mogę zrobić takie coś. Czekaj, to na kółko muszę ustawić. O! I teraz mnie słychać z każdej strony, jak mówię i się obracam, to wy też mnie słyszycie z każdej strony. Chyba. Nie wiem. Ale co na kardio idealną ustawię. Czemu by nie? Gdzie to jest tu? Ptyk! I mnie słuchaj tylko z przodu, Jezu, taki brzydki jesteś. Ty masz karton na głowie, nie ja. Słuchaj. Dobra, jest pak, a gdzie jest Andrzej? Cześć, suchar, co tam? Andrzej się opierdziela. Andrzej, nie zryj chipsów, chodź. Cześć, suchy. Zaproś. Jadejcz dzwoni. Andrzej Maciej, Andrzej, gdzie ty jesteś? Andrzej. Już. Dobra. Co? Kurde. Jakich dźwięków nie ma? O, nie ma dźwięku z gry. Moment. Ja mam. Moment. Moment. To czemu mi nie mówicie, że nie ma dźwięku z gry? Wszystko mam wiedzieć, że mam wyciszonego twojego live'a, żeby siebie nie słyszeć. Pewnie coś... Nie przesuwaj mnie. Pewnie mam... czy to był line? Wejście, wyjście. Nie wiem, czy teraz, czy... Nie, dalej nie ma dźwięku. Alert RCB, też miałem alert RCB. Ja słyszę. Moment. Nie wiem, czy chłopaki coś mówią, ale nagle mi wyciszyło. Nie wiem, czy coś mówicie teraz, czy powiedzcie coś. Coś mówimy. To słyszę. To jest. To jest. Tu mam działa. To pewnie coś nie tak. W ustawieniach. Bzz.
Urządzenie audio line 1 powinien być. Jaki progracz RGB. Bo idzie głośność, powinna iść mi teraz. Nie, dźwięki dalej nie działają, nawet systemowe. Zepsułeś. Ale pak jak mówi, to słyszę. I działa na dźwiękach systemowych. Rozwiąż problemy. Co mi Windows powie? Line 1 dalej. Chyba nie było wyciszone. Kurde no. Nie, dalej nic nie słychać. Są talentów, to wiem, że nie ma. Ale gry jak dalej nie ma. Cheaterskie ruchy. Tylko chłopaków, chłopaków przetekowuje. Nie wiem dlaczego. Kurde no. Co reset? No, na line 1 to było, tylko słyszę chłopaków, jak klika na klawiaturze pakuj, to mi się pokazuje, jak mówi też, ale gry nie. Dlaczego? Dlaczego? Gra powinna być na systemowych. No to jak przechwytuje systemowe, no to no. Powinno być słychać grę. No tak, ale nie ma słychać grę. Ja nie wiem dlaczego. Słuchaj tylko jak Discord słychać. Gry nie słychać. Moment. Spotify działa. Spotify działa, bo słychać. Jak sobie włączę streama, odpalę u siebie, to słychać streama. To. Tylko wracaj do gry, bo może jak jest zminimalizowana, to jej nie słychać. Zaraz wrócę. Zresetujemy grę, zobaczymy. Bo gry też nie słyszę. Słyszałem siebie ten. Na podsłuchu live'a słyszałem. I było widać, ale gry nie było słychać. Jeszcze raz. Kurde. O! Teraz chyba ten. Tak, Nvidia mi ten i brzdęka. Cześć Igor. Kawa miała rację, Anysol miała rację, dziękuję bardzo. Czy teraz słychać? Nie, po co resortować kawę? Nie, Boże. Przepraszam. Kawa. To jeszcze raz. Plastik. Cześć Marek. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais... Ale akurat 18, a także do 19 będzie live'ik. Zgłoszę się na ochotnika. Trochę się... Brawo kawa, jednak tak. Jak nie działa, to włącz i wyłącz, albo wyłącz i włącz. Ale przeszkadza mi ten mikrofon tutaj przed twarzą, przed klawiaturą. Muszę te ramy sobie skołować, bo nie mogę tego odkręcić. Nie mam kombinerek żadnych w mieszkaniu. Warere. Ale ostry sprzęt, Andrzej. Dzięki. Dobra. Paku się sam zaprasza. Shit. Here we go again. Gorel, 2 miesiące. Dzięki, panie Gorel. Teraz nagle nie mogę.
O. Co się stało? Halo? Halo? Bo mi grę zwiesiło teraz. No, ja tak, zwiesiło mi grę. Dobra, mam chęć. Słodki Jezu. Pechowy dzisiaj dzień, muszę wam powiedzieć. Zwiesiło mi gierkę. Także... I widzę, jak sobie klikać na pulpicie, na monitorze obok, to też mam niebieski ten kółeczek. Z wiatrem. Pewnie tak, bo wieje jak cholera. Kurde, no. Alt, Ctrl, Delete. Też nie działa. Mam nadzieję, że działa. Czemu ja widzę, jak mi w grze ludzie chodzą, ale nie mogę jej włączyć? Jak coś się spieprzyło całkiem. A zaraz walnę. Wszystko mi działa, tylko nic nie mogę kliknąć. O to, wyłącz. O. O. Atru left the session. Kurde no. Przepraszam, ale no, psuje mi się dzisiaj coś. Jeszcze raz. Co zjem. Okropne. Dum. A chciałem tylko Andrzeja zaprosić. I wywaliło grę. Ja nie wiem, czy to jakiś jest... Gra mi próbuje coś powiedzieć, czy co? Nie wiem. Znaczy w sumie też, jak masz go znajomych, to mógł sam Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. Proszę się samemu dołączyć. Już włączona gra? Jeszcze wczytywanie. Włącz live'a. Mam włączonego, tylko wyciszonego plus jest opóźnienie. Jak się dołączę? Jak odpalasz nakładkę Steamową na Atreo, tam klikasz ten trójkącik, tam jest dołącz do gry. Shift Tab. Dobra, już jestem. Można dołączyć. Shift Tab. Atru, join game. Chcesz antyzyny? Tak. Tak. Wchodzę. Nie weszłeś. Zawsze są pierwsi w zrzutach. Crane, czy mnie słyszysz? Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Jade już słyszałem, kurde. Co robisz? Dobra. Wymaga nie lada odwagi. Mam jakieś zadanko, bo patrzę. Się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Nie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Na układ z Raisem. Znałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale... To był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jaki znałam. Taki dyni na razie. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię. Chcemy od razu zgarnąć te domki, jak będziemy w tamtym rejonie. Aha, Crane. Naprawdę doceniam, co dla nas... No ten niebieski przynajmniej był blisko. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Ech, spadłem. Biegnij! Kurde. Gdzieś w tych samochodach. O. Spoko, Gorel, dzięki bardzo za subika. Ja
Na czym ja przeskoczyłem? Nad Andrzejem chyba. Świetne, świetne kotwiczki, no, polecam. Tylko mnie bardziej skurwia. Wstawaj, pan. Nie bać, wstawaj. Gib mi nagroda, dziękuję. A, właśnie, nagroda. O, drogi. Jeszcze się upagam. Bo lubię. Nagrodę. Posążek tu był, jakby kto potrzebował. Mógł być. Najpierw do domu, potem do Raliska. No. Okej, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Domek jest zaznaczony, nie? Na niebiesko. Czekaj, bo leci samolot. Gdzieś tam, tam gdzieś. Możesz iść jak chcesz. Tu z Andrzejem możemy ewentualnie wyczyścić to. Mhm, dobra. A to nie będziemy zbierać tego? No kafo, te kafo, Jezus Maria, paku poszedł. Ja muszę jak pleb schodzić, kurde, po... Też nie używam kotwiczki. Przejęzyczyłem się, paku miał być, a nie kaw. Czy ty już to porobiłeś? No ja już zrobiłem tutaj. Nie, Andrzeja pytam. A, tak. Zrobione. Ja tu próbuję wejść jak człowiek. No, bo nie mogę znaleźć... A on już porobił, no. Dobra, wracam do was. Bo się gremownisz. Bo nie mam kotwiczki, no. Kawbox. Może i kawbox. Jest tutaj coś ciekawego? Posążek. Jak się tutaj wchodzi? To jakoś wchodzi? Do pomieszczenia się jakoś wchodzi tutaj na dachu, czy nie? Nie. A tam ewidentnie... A nie, nie. Dobra. Oj! 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 Help! Naciskałem spację dwa razy i spadłem. Dziękuję. To do pana Raiska, choć tak. Cześć, Shark. Ach. Chciałem dwóch naraz. Te głowy odpadają dziwnie za łatwo, ja nie wiem. Dobra, idziemy. Czemu mnie wyleczyłeś? No chciałem zombiego zlutować, ale się nasunęło. Musiałem to wyleczyć. Nie strzelaj! Przyszedłem spotkać się z Raizem.
Dobra, czego on kurwa chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. O! No. Przepuśćcie go. Szark, ja tak gram. Dobra. Puka za mnie, no. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Paluch obcinamy, dawaj! Zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? To 16. Teraz wszystko. Bardzo proste. Prawa ręka? Czy lewa? Lewa! To była moja lewa, czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Rozumiem. Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Rączka. Dawaj, maczetę, co zabiorę. Zabierz. Dobra. I zadanko. Rozmawiałem z Raisem. Jade Mara. Kurde, za dobry komputer, szybko się wczytuje. Jak można coś znaleźć ciekawego, czy... Nie, jak ma. Jest pod Q, to można. Jak nie ma pod Q, to nie można. Jasne. Panie sklep, witam. Premium katana, extravagant knife, desert... Tasak do wołowiny. Albo krótki nóż. Dziękuję bardzo. Co dla nie mnie wiem, masz? Kto ty jesteś i wiesz co? Gówno mnie to obchodzi. Byleś nie lazł mi w oczy. Mam zakupy, no. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest na górę, zbyt wolna, wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. No dobra. Jej. Górę w chmurę. Jeszcze z grę się trzeba tutaj skomunikować. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt. Dobra, ja mam jakieś tutaj umiejętności. Tak. Co tutaj mam? Regeneracja zdrowia. No pewnie, że tak. To jest załatwia jakieś. Dobra, widzę już koledzy tam na linkach pobiegli. O, skrzyneczka. Otworzymy. Kawa. I kucz francuski. Po co mam w nocy chodzić? Po co?
Szkoda czasu i szkoda nerwów. Dzwoń do pani kierownik. Ohoho. Crane. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, cześć, że kafo. To jest Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie. Wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Mam już mikrofon, kafo. Potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Dobra. Dajcie antenę. Dajdziemy. Tak samo, tak się domyślam. Ej, Capon, jesteś gotowy? Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. Nagroda. Tu jest domek? O, jest domek. Sam się o to prosisz, gnijący. Domek? Jaki zrzut. Jestem mal. I duzi panowie są. Co? Biega ich roztrąca, no. Tu ona była taka wysoka. To jest tylko powalenie, więc wiesz. Chcieli ich dobić. No i Grafin, dzięki za followka, witaj, cześć. Czy co ty zjadłeś? Słyszałem takie dźwięki, jakby jadł jakieś mięso. Kurde. Użyłem kamuflażu. Mhm. A tam jakiś biały zrzut jest. On jest wzięty, czy nie do wzięcia? Można go brać. Można braść? Można braść. Tak, tu wiesz. Gdzie on jest? No dawaj, no otwieraj. Tak długo tutaj. Otwarte. To nie jest. Nie każdy jest łatwy do otwarcia. Dobra. Coś tu po drodze jeszcze jest. To na wieżę, a potem ten domek. Dobra. Karim, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. Dobra. Porobieni. Narzygał nam. Wrzeszczę, bo jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zrzygał. To cię tłumaczy. Dobra. Widziałem, żeby tam załatwił jednym ciosem. Topór ma jakiś, kurde. Dobra, piekielny. Dobrze, a teraz zasuwaj na górę. Mamy dziennik bojowy. Jakaś trudna ta. Kurde. Wiem, że mi bije coś, bo tam
Trudno, ja się muszę skupić teraz, czekaj. O, otwarte. Za mnie otwórz się. Szermierz jakiś tutaj był. To jest za dobra broń. Cina te głowy, kurde. Dobra, i na górę, tak? Dobrze. Dobra, jestem. Muszę coś ogarnąć na szybko. Padłem. Telefony dzwonią. Telefony. Ja już po godzinach pracy. Ja też. Brawo. Umarłeś? Nie, tylko skakać nie umiem. A to. Nic nowego. I tędy. Tędy. Świetna drabina. Tak się chyba tutaj po tym nie wchodzi, ale ja się chyba nie znam. Ding! Co to jest akcjonujący dźwięk? Pięknie. Szlak by to. Harim! Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma do czego włączać. Cholera. Tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Tak się buja. Jest niedaleko stąd. Wiatr. Jedź po linii i kieruj się na wschód. Zobaczysz ją. Gdzie jest wschód? Jeszcze wyżej. Którą stronę jest wschód? A na górze coś jest? Tak? Zawsze na wysokości coś jest. Okej. No idziemy. Dawaj skacz. Tak, do jeziorka tam wskoczę, no. Pięknie. Nie. Jezus Maria. Prawie spadłem. Prawie się ześlizgnąłem z tej lampy. Właśnie to widzę na streamie. To już? Kable? Jeszcze torba. $5. Świetny lód. Nie, a flaga. Flagi są zawsze w wysokich miejscach. Dobra, gdzie tu się schodzi na linę teraz jakąś? Niżej. Kurna mać. Ja. Jak się schodzi tak? Można jakoś zejść, tak się złapać i się opuścić po prostu, czy nie? Można się złapać tej. Tylko czekaj, bo tu na wschód mamy lecieć. No tam gdzie jedziesz. I domek przy okazji jest także. Domek można załatwić. O. Nie. Tu tak. No.
dobrze. Coś tu jest ciekawego? To jest strep. Pani krzyczy z tyłu, to nie. Znowu coś zjadł tutaj, kurde. Słyszę te dźwięki. Słyszę. Dobra, jakiś znowu kolejny tutaj. Ła. Krzyczą tutaj. Złota rączka. Umiejętność w naprawie. Pastuch elektryczny. No to złota rączka. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: zginiesz paskudną śmiercią. Dobra. Idziemy! Pani, tutaj brzydka taka. Dobrze. Pobiliśmy złodzieja, żeśmy sami mogli okraść. Tak jest. Dokładnie tak. Jest tu coś? O, są śmieci. Śmieci. Lubię grzebać. Co dzwonisz? Do mamy dzwonię. Mama, bo to takie brzydkie panie są. Apteczki, jakby to ten, to są. Dobra, otworzyłem wam apteczki. Oni już pobiegli, dobra. Strasznie łatwo te głowy odpadają, ja nie wiem. Apteczki, tak, bardzo małe. Co? Apteczki chętnie przyjmę, bo mam za mało. To tam jest tym. Ile masz? Nie wiem. Powyżej 99 nie pokazuje. Aha. O, i poziom siły. Poproszę poziom siły. Ten silny, potężny atak. Rzut bronią, wielorzut. Oszczędność, proszę bardzo. O, to fajne miejsce. To jest znajdźka. To poproszę, jak takie fajne miejsca, to poproszę. To ma, masz zaznaczone. Gdzie? Moim znacznikiem, ja mam zielony. A tam, strasznie go sobie widać. To jest zielony. O, strefa kolejna, to jeszcze strefę można tutaj. No, poszli po apteczki. Dzień dobry pani, Grażynko. Co u pani słychać? Tak myślałem. Pani Grażynka nie była zbyt rozmowna. Cóż trudno. Kurde, w kilka osób tą kop strafia się szybko do kuchni. No to jest woda, czy to jest benzyna? Nie wiem, czy chcę sprawdzać. Wstawmy, że to jest woda. Tu coś... Coś jest. Łóżko, to nie. Dobra. Ogólnie to życzę ci, Artur, powodzonka. Co, czemu? Tu jest świetne miejsce. Gdzie jest znajdźka? Matko, arabo. Andrzej coś tu szmącił, bo zaraz by go zjedli, bo... Andrzej, ty tu byłeś? Nie wiem. Ale lutu. One jakby znikają, to zostają te paczki, nie? Tak. Optymalizacja, żeby ci nie ścinało. Ja mam dobry komputer, mi nie ścina. Otwierasz ten zamek, co ty robisz? Andrzej, bo idzie pan wybuchowy. Już. Ale to trudny był. Tak, trudny.
No policyjne są bardzo dotrudne. Czemu w policyjnym był nóż do patroszenia? Bym chciał wiedzieć to. A ja miałem szczelno. Dobra, gdzie tu się wchodzi? Tutaj jest placyk. Można wejść sobie na placyk. I czemu? Czy oni przyjdą, będą skakać na nas? To jest... Nie, po prostu masz ten... Co? Masz się dostać na górę. Droga. Andrzej już oszukał system, ale ogólnie tu jest tak przerąbane się dostać, że... Po oknach nie mogę, ja bym po oknach, ale widzę, nie mogę. To z tej lampy chyba muszę skakać, czy stamtąd. Już nie pamiętam, ale chyba się z tego. Tego się skakało. Tego? Chyba mnie nie było. Na tą lampę, o. O. I później już tutaj. Tędy. Okej. Okay. Najtrudniej jest skoczyć na lampę. Tak. Jak ty tam doskoczyłeś? Z tej lampy? No, musisz się zawiesić na tej. Na balustradzie? Mam skrzynkę, która się nie otwiera. Wiem. Tutaj masz taki ten. Co? Gdzie? I z niego musisz skoczyć. A z tego! A ja z lampy skaczę. Czy z lampy muszę na to wskoczyć? No. Z lampy albo z tej balustrady tutaj. Też można. Z lampy nie mogę doskoczyć. A ja sobie skoczę po rzut. Dobra. Potem... Bo zrzuty to jest jedyne, co mi ekstra daje. Potem jak? Tu? Jak już jesteś na lampie, to już po tych... Po balkonikach. To na dachu jest? Tak gdzieś? Tak? Tak, na dachu. Ja zaraz tam wrócę. Zaraz tam będę. Musisz cały czas do góry iść po prostu. Do góry, na samiutkim dachu. Dobra, postęp Mount Everestie. Nie. O. Weszłem. Nice. Są zamknięte drzwi. Też już jestem. Czemu te drzwi są zamknięte? Bo tu są drzwi pozamykane, ale w tym miejscu jest skrzynka. Widzę taki rysunek, widzę. Otwieraj ją. Cholera. Nie mogę. Musisz w nią kopnąć 44 razy. Czemu? Co? To jest easter egg. Nie ma czasu do stracenia. Ma związek z jakimś króliczkiem, bo to jakiś króliczek jest. Tu jest... taki easter egg twórców. Możliwe, że ten króliczek jest związany z twórcą, którymś. W każdym razie chyba ze 44 razy trzeba kopnąć, a do 50 już nie pamiętam. I się otworzy. Jakby to. Kozik rzuciłem. I tam pewnie będzie nie. Taśma klejąca. Nie. Załatwione. Niech to szlak. Maczeta korka. No, plan na maczetę korka. To już? No. Dobra. Gdzie tu się schodzi teraz? Możesz na przykład zeskoczyć. Wiem, że z której strony są śmieci. Nie pamiętam z której. O, z tej. Tu są śmieci. A są. Tak mnie nie trafi, ale... Dobra. Fantastico! Fantastico, mam iść... Tam, gdzieś tam. No to chodźmy. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph.
Ale krzyż... Jak dla mnie są dość męczące. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Jakby tam wskoczyć, żeby się nie kopnąć. Czego kurwa chcę? Get Andrzej. Andrzejku! Czemu na dole jesteś? Nie trafiłem na kładkę. Aha. Muszę się wspiąć na wieżę. Korek to pseudonim producenta, o widzisz. Raiz mi to zlecił. Raiz? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź. A pójdę. Ja już dłużej nie mogę. Weź szyjapę, zamknij co. W dupie mam, że ktoś słyszy. Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród szyny. Patrz, nie otworzy nam tego. Tak. Czego? No, i no tego. Jesteśmy przez to bezpieczni. A. Trzeba się wspinać. Dużo myślisz, jadaczko, Christoph. Zacznij używać uwagi. Drabina mógł otworzyć. Co tu mieszka? Nie można je przestrzelić, czy coś? Nie. Mało realistyczne. Niestety, tak. Byliśmy na tej wieży? Chyba byliśmy na tej wieży, chyba, nie? Na tej nie byliśmy. A tu jest ten domek przecież. W tej części miasta jeszcze mam nadzieję, że warto było się wspinać. O, spadł. Kto tam spada? No wie dzisiaj. Przestrzeliłem. Jest gdzieś poniżej. O tym się chodzi? Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Hej, Karim. Drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, jak wrócić, nie? Jeszcze wyżej. Jeszcze musimy... Orera. Przegło mnie. Czekaj. Oła. Znajdźki, Paweł. Dobra. Kłódka jest zbyt twarda, no! Tak chyba by było, że kłódka jest zbyt twarda. Idzie teraz, a tam. Dalej, chyba cię popierdzieliło, że mam tu skoczyć na tą rękę. Cholera! To jest, on się czasem albo złapie, albo przeskoczy. Ja nigdy nie wiem. No, czasem tak jest. Albo wejdę po tym. Oj. Och, mój Jezus Maria. Złapał się ledwo, ledwo. Czemu tu nie ma liny? O. A stąd widać mój ulubione miejsce do ekspienia. Które? Gdzie ty? Które? No to przed nami. Z wielkim napisem SOS. O, co tam jest? Tam jest takie miejsce, gdzie można bardzo szybko sobie zdobywać rzeczy do ekspienia, tylko jeszcze nie masz tego dostępnego, bo to się dopiero zaaktywuje później. No dobra. Dobra, to idziemy do Raisa w takim razie. Ale wejść tu widzę mogę.
A, tu sklep biegnie się. No, to jest sklep. I później w tym miejscu Andrzej. Będzie strefa kwarantanny. Czekaj, Andrzej umiera. O nie. Ile zostało mu jeszcze sekund? Nie wiem. 13. Bo chyba nie trafił, co? No i chyba nie trafiłeś. Dobra. Możemy odblokować się z trochę do wspienia. A nie, że mu to jakoś, wiesz, ekspił przesadnie. Spike, tu Crane. Jest tu cały budynek oklejony taśmą informującą o kwarantannie. Wiesz coś o nim? Jasne. Masz przed sobą pierwotną stratę zero. Pierwszych zakażonych przenieśli tam ze szpitali, gdy wybuchła epidemia. Wszystko szybko poszło w diabły, a budynek stoi opuszczony. Mnóstwo w nim gryzoni. Gryzoni? Ale pełno tam też fajnych rzeczy. Nawet ludzie Raisa nie dali rady się do nich dobrać. No i w tym miejscu jest strefa kwarantanny. Możemy ją zrobić, to ci pokażę. Dobrze. Zróbmy to. Umrzyjmy. Umrzyjmy. To jest jedna z najłatwiejszych stref kwarantanny, więc tutaj się szybko jak spi. No. Tak. Jest sobie strefka. O, ja to zawsze robię tak. Czekam, pyk, bo... I pyk. Patrzę. Cholera, przełącznik nie działa. I tu jest jedna paczka. Tu jest druga paczka. Tu jest trzecia paczka. Ja nie wiem, co... nie wiem, co się dzieje w tym momencie, ale... Ty ich zamknąłeś tam? Weź paczkę. I tak. Tutaj, jak ci brakuje tych wytrychów, to zawsze można sobie zbierać. Tutaj leżą i tutaj leżą. One zawsze się tam respią. I... Później trzeba tutaj otworzyć te drzwi, tu są zombie. Trzeba przeskoczyć. Trzeba przeskoczyć tutaj, gdzie ja dobiegłem do tego pomieszczenia. To jest kolejna paczka. Mamy, bo tam tu były trzy paczki tutaj, czy jedna? Tu są trzy, ale każdy zbiera osobno, wiesz? Aha. Dlatego ja wam nie zbieram reszty paczek, bo wziąłem sobie dwie. Ja wziąłem jedną. I tu jest jeszcze jedna paczka. To jak chcesz, to sobie weź. A wezmę. Wyproszony gość. 1/8. I w tym miejscu, gdzie Andrzej otwierał, tu są specjalne skrzynki, z których dropi specjalna broń. Szafeczka, alkohol. I na szczęście to może tutaj polecieć nawet złota broń. Niebieska. Nie ma miejsca w ekwipunku. To z... Dobra. Też niebieska, topór, nadziak. Dobra. I tu się w nieskończoność respią zombie, więc jak... Więc jak coś, to... Nie, żebym był jakby fancy walczyć z zombiakami. Ja też nigdy z nimi nie walczę, po prostu przebieguję, zbieram paczki i wychodzę. Ten się coś odpalił. Dobra, chyba wszystko chyba, nie? Mhm. O, pieniążki, tak? Pieniążki. No to idziemy. Świetne miejsce. Właśnie tu jak masz kotwiczkę, to z tego miejsca, jak tam przycelujesz na ścianę, to omijesz całą wodę, bo ta woda jest elektryczna. Mhm. A jak nie masz kotwiczki, to musisz biec naokoło po tych popułkach, żeby wyłączyć prąd. Dobrze. Pierwsza antena. I te paczki, się jak zaniesiesz sprawa. Temu kwatermistrzowi, to dają dużo ekspa. I to jest mój jedyny sposób na ekspienie.
I jak wychodzisz, to później wracasz i tak ile chcesz. Dobra, to idziemy tutaj układ. Idziemy z Raisem. Idziemy to oddać. To proszę mnie. 15 minut. I teraz już masz odkrytą moją miejscówkę na XP, nie? Rahim? Anteny! Riken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak bardzo mocny. A czemu nie przyklina? Nie wiem. Mogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Kamdenowi. Teraz słyszą cię bez czasu pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Dobra. Idziemy się w wieży. I w tamtym miejscu, jak spędzisz jakieś 30 godzin, to wbijesz maksymalny poziom. Nie wiem, czy mi się chce. Ale dobra, nie mi się nie chciało, dlatego nie mam maksymalnego. Tylko tak mówię, jakby komuś się chciało. Przez 30 godzin robić coś, po co trwa 2 minuty. Pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie Żar. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. No fajnie, komuś się pomogło. Jeśli dobra. My moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. Nie wiem, czym jest Sektor Zero, ale dobra, idziemy oddać to. To jest sektor, z którego się zaczęła choroba. Aha. Idziemy tam i pójdziemy do wieży to oddać? Już biegnę. Będziemy kończyć. Co to takie zielone było? A, to mi Andrzej prześwituje, dobra. Ta LEDowa maska Andrzeja prześwituje. Zadanie wykonane. Teraz tylko... Zaraz będzie ciemno. Durururu. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Oba. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem. Ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje. Dobra. Osiedli jakiś. Chcesz do nas przystać? Bez jaj. Widzę, nie ma nic ciekawego. A, przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to.
Tak, a po czym? Nie ma ludzi. Wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Dobra, ale skoczymy do wieży. Jeszcze z Grecie trzeba skontaktować. Skoczymy do wieży, oddamy te i pójdziemy spać i koniec na dzisiaj. Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Przebieżka nocą. No. Jej. A to się obchodzi. Któraż godzina? 19. Jest. Chyba 21 jest nas. Może w kółno. Gdzie to mam pobić? Kontaktujemy, pogadamy i polecimy na wieżę. O. Okej. Okay. Jest tu? Tu. Maciówci. Pociągi. Dzień dobry, okay. Pani z gry. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru. Dobra, gdzie jest wieża? Ja to była wieża, to jest wieża, tu jest wieża, dobra. To drogi! Czemu nie mogę chodzić? Dobra, zobaczymy. To mówi Jade. Wiecie, ja nie mogę chodzić teraz, jak to się włącza. Do schronienia i czekać do rana. Dobrano? Nie. Ja tutaj robię jakieś te zawody, a oni sobie idą. A, nie. Bo ten jakieś... Spaliłeś to... To nie. Szukanie czegoś? Nie, kto pierwszy dobiegnie do... Tej. Jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Jezu, nie tu wbiegłem. Nie, tutaj biegłem. No nic, no zrobię to. Jesteśmy, to się zrobi, nie? Gdzie tu się wchodzi? Knock. Gdzie tu się wchodzi? Pewnie na górze. Ja nie mam całego dnia. Albo w tył? Od tyłu, no. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu w Orse. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mikasa, Sukasa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Dobra, dziadek. Nie mil go, a to... Coś tam. Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Dobra. Wykupić cały sklep i można biec dalej. Wieża, tam jest wieża. No to na wieżę, no. Dzięki za followka. Załatwiam sprawy dla Raisa.
Ma dużą władzę i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brecken. Wiem, wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra, dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. Dobra, ała. Wkacz. O, patrz, 21, akurat noc się zrobiła. O nie! O nie! To wracamy. O nie! Punkty w nocy są zdublowane. Hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Dobra. Dalej pobocznie. Udało ci się wyprzedzić ludzi Raisa przez... 6000. 6000. Bierz wszystkie z tablicy questy. Ja. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. No, ja zabrałem wszystkie już. Ludzie liczą na twoją pomoc. Cześć, znalazłem twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawood usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak kret. Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu zapasową parę, to niedaleko stąd, tylko że wiesz, sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to dla mnie? Dzięki! No i oczywiście... Tak, widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny, żeby trochę podreperować stan zapasów żywności. Ale nikt nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie. Nigdy jej nie czytałem. Nosi tytuł Uprawa warzyw dla opornych. Czy jakoś tak. Powinna być w biblioteczce, ale wiesz, może będziesz musiał jej... Dobra. Tak, zadanko wzięte. I fajnie, i dziękuję bardzo za uwagę i przepraszam za problemy tutaj, kurde, techniczne. Aś sobie kupię coś od niego i będziemy sobie kończyć na dzisiaj. O, ekstra oferta. Także dziękuję uprzejmie. Dobranoc czy coś. Kończymy na dzisiaj. Ja się będę bawił z tym mikrofonem dalej. Dzięki Paku, dzięki Andrzejek i do zobaczenia. Dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa. Narka. No to pisz, Imperator, dawaj. Chyba, że nie Imperator może. Nie może. Ja mogę, ale muszę zaltabować gierkę. To będzie szybszy. Ahaha. Ahaha. Proszę tam się zachować ładnie, bo to...